samej. Dzień dobry, witam. Dzisiaj na wywiadzie jest ze mną trener bramkarzy pierwszego zespołu Krakowi, jak i również trener młodych adeptów SMS-u Kraków, pan trener Maciej Palczewski. Ładnie, wstęp dobry. Trenerze, jak trener wspomina szkolne lata? Bo jak wiemy, trener chodził tutaj do SMS-u. Tak. No i co pan pamięta z tamtych lat? Co panu zapadło tak w pamięci? No wiele się zmieniło, chociażby to boisko, którego nie było, trenowaliśmy w troszkę gorszych warunkach, ale bardzo dobrze wspominam ten okres, bo zostało przede wszystkim bardzo dużo kolegów z tamtego okresu, z którym gdzieś tam mamy kontakt do dzisiaj, a chyba najbardziej zapamiętam, no to jak każdy chyba z was, no, który ma to przed sobą, a i za sobą później, ci matury najbardziej zapamiętam, pamiętam, bo patrząc codziennie na, jak to wychodzę na boisko, patrząc na szkoły, to dokładnie pamiętam, w której sali pisałem matury i w której ławce, więc jakoś to mi najbardziej zapadło w pamięć. Stresował się trener przed maturą? Nie. A ogólnie jak wyniki w nauce były? Na jakim poziomie tam? No, można by powiedzieć, że dobrym plus. O, w ten sposób. Dobrym plus. A na pewno, tak patrząc z perspektywy czasu, wymagania, nie wiem, czy nie były większe. Rozumiem. Czyli... A tak jeszcze, co się zmieniło oprócz boiska w szkole, tak jak ten zauważył, od momentu, wiele rzeczy się zmieniło i my jako uczniowie nie mieliśmy aż tak dobrych warunków do trenowania, bo nie mieliśmy takiego boiska sztucznego, musieliśmy dojeżdżać, czy to z Wawelu, czy z Bronowianki. Też nie było aż tak dobrej opieki medycznej jak pan Alek. Pod względem nauczycieli z tej kadry nauczycielskiej, której ja byłem, to też nie dużo zostało, więc chyba tylko pani od geografii. Pani Czupryna? Tak, jest pani magister Czupryna. Pozdrawiamy panią Czuprynę. Pozdrawiamy, tak, od byłego ucznia. Tyle, no. A jeżeli chodzi właśnie o uczniów, to jak według trenera, jak wygląda poziom ich reprezentowany na boisku? Czy można coś im zarzucić? Trzeba wziąć pod uwagę, że wtedy, kiedy ja chodziłem, tych szkół w Polsce było 4, tak? 4 albo 5, nie pamiętam. I do nich chodzili przede wszystkim reprezentanci polscy, reprezentanci makroregionu. No i jeśli chodzi o tą sprawę, jeśli chodzi o poziom, no to wtedy był to poziom bardzo wysoki. Teraz można powiedzieć, że jest zróżnicowany, tak jak jest poziom, jeśli chodzi o bramkarzy, bardzo wysoki, tak jak prezentuje Damian Smoleń, Maciek Sidor, Adaś Wilk. No i są też chłopaki, którzy niestety, powiedzmy szczerze, gdzieś tam tymi umiejętnościami są słabsi, ale mają przynajmniej możliwość ku temu, żeby to poprawić, ponieważ za moich czasów trenera bramkarzy w szkole był, ale nie tak często jak tutaj w tym momencie. Rozumiem. A jeżeli mógłby tak pan trener nam powiedzieć, bo jakby nie patrzeć, no być trenerem bramkarzy w Ekstraklasie to jest sukces, to jest duży sukces. To co jest właśnie taką najważniejszą rzeczą, aby odnieść taki cel w swoim życiu, upragnionym, taki, co może nam pomóc? Spokojnie, czy sukces, na pewno jakieś osiągnięcie, natomiast z tymi sukcesami to spokojnie, bo to najpierw trzeba coś w tej Ekstraklasie zrobić, parę lat popracować, jeśli Bozia da, i wtedy ewentualnie możemy mówić o sukcesie. Przynajmniej na pewno w sporcie, bo jeszcze w piłce to się zmienia bardzo szybko. Natomiast co? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba skupić się na małych celach i tymi małymi celami dojść gdzieś do tego gdzieś tam, gdzie świta w głowie tym największym, tak? Nie wolno sobie od razu narzucać, że nie wiadomo, na przykład tak jak ty, Damian, już w tym momencie ja muszę grać w Ekstraklasie. Nie, spokojnie, małymi celami do tego najważniejszego, czyli gdzieś tam osiągnąć jeden sukces, drugi sukces, trzeci, i w późniejszym czasie też wiele zależy, jak to w życiu się toczy, i od szczęścia i jakichś tam okoliczności, ale ciężką pracą, jakimiś tam wytycznymi celami spokojnie można to osiągnąć. Czyli po prostu nie można być takim zachłannym, że wszystko na raz. Pokora jest najważniejsza. Tym, jeśli chodzi o sport i moim zdaniem przynajmniej, jeśli chodzi o sport i a szczególnie o piłkę nożną i tą profesję, którą my mamy, Damian, czyli bramkarze, no to pokora to jest najważniejsza rzecz i pracowitość. Rozumiem. Co tam masz jeszcze? Jeżeli chodzi
No to ciężko jest być trenerem bramkarzy w Ekstraklasie. Kosztuje to trenera jakichś wyrzeczeń, coś specyficznego takiego, co trener musi robić. Piękny zawód, czy ciężko? Nie ciężko, natomiast pod względem stresu bardzo ciężko. Czuje trener się odpowiedzialny za na przykład interwencję na meczu, tam Grześka ostatnio? No, to jest... Ja jestem po to, żeby mu pomóc. Tak, czuję się odpowiedzialny i muszę przyznać, jest to duże jakby brzemię na swoich barkach, więc myślę, że trener Zieliński ma jeszcze większe brzemię, ale tak, czuję się odpowiedzialny i muszę z tym żyć i trzeba sobie z tym dawać radę. Mało ludzi sobie zdaje tak naprawdę sprawę, wydaje się im, że nasz zawód jest łatwy i przyjemny, natomiast no, trzeba by było tego dotknąć, zobaczyć jak to jest i nie spać na przykład do 5 nad ranem po meczu i zastanawiać się, co by można było zrobić lepiej, a co gorzej. No, są takie noce nieprzespane i nie jest to w tym zawodzie łatwe. To przede wszystkim nie jest łatwe, ten stres i to obciążenie psychiczne, które trzeba gdzieś tam znieść. A tak ogólnie to trener poleca pracować jako trener? Zależy, czy ktoś po prostu ma do tego predyspozycję, przede wszystkim tą odporność na stres. No, jeśli ktoś się czuje na tyle silny, że jest odporny, to spokojnie, jest to piękny zawód, natomiast ciężki. Ciężki pod względem jakby obciążenia, nie tylko takiego, jak my widzimy, treningowego, czy coś takiego, czy podejmowaniu jakichś decyzji, bo to wydaje mi się w tym zawodzie jest... Nie jest też łatwe, ale najciężej jest to ogólnie wytrzymać tą odporność. No ale no to trzeba, jak na boisku, tak i na ławce trenerskiej. Rozumiem. A jakby pan trener mógł się cofnąć w czasie, to co by chciał pan zmienić? Jakąś inną decyzję na przykład wtedy podjąć, czy coś tego rodzaju? Powiem tak, nigdy się nie cofam w czasie w tym kontekście, że mógłbym podjąć inną, a taką, a nie inną decyzję. Nie, to po prostu gdzieś było zapisane. To gdzieś tak się miało potoczyć. Jedyne co to wyciągam, bardziej bym szedł w kierunku wyciągania wniosków z tych moich złych decyzji. I co zrobiłem źle, czego nie powinienem powtarzać. No ale to człowiek uczy się całe życie i pewnie dalej będę jakieś tam błędy popełniał. Oby te błędy nie były takie same, bo to świadczyłoby o tym, że nie wyciągam wniosków. Czyli nie żałuje pan podjętych decyzji? Nie, ale na pewno chciałbym być takim człowiekiem, mieć taką głowę kiedyś jako zawodnik, jak teraz jako trener. No i ostatnie pytanie, czego pan życzy młodym uczniom SMS-u? Maturzystą zdania matury, czyli tobie, Damianku. To za rok. Spokojnie, no to za rok. Tobie, dobrze. Adasiowi w tym roku, Maćkowi. Dużo zdrowia. No i mam takie życzenie, żebyś zagrał w lidze kiedyś, w Ekstraklasie. I myślę, że trzymam za to kciuki i się spełni. Dobrze, dziękujemy. Z nami Maciej Palczewski, trener bramkarzy Krakowi. No, już teraz dałeś, no. Oraz... Pozdrawiamy, już wystarczy.